my! To ważne dla Pogoni dzień. Witamy trenera Macieja Skorżę. Okoliczności, w jakich doszło do zmiany trenera, państwo znają, nie będę do tego wracał. My, chcę to wyraźnie podkreślić, jesteśmy zobowiązani bardzo panu Kazimierzowi Moskalowi za to, co robił przez ten ostatni rok w Pogoni. Natomiast najważniejsze, że z osobą nowego trenera łączymy wiele nowych oczekiwań i nadziei i wierzymy, że ta decyzja, którą pan trener podjął i my podjęliśmy o tym, by współpracować, może nie tak jak napisałem w Twitterze, który wczoraj wiem, że wzbudził wielkie zainteresowanie, bo to od razu uprzedzam może pytanie, kontrakt nie jest na jeden rok, ale na więcej, na dłużej. Jest to dla nas rzecz bardzo istotna, bo jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki tej współpracy przechodzimy jakby troszeczkę z tą drużyną i z klubem na inny, nowy, wyższy poziom rozwoju. I takie mamy generalnie rzecz biorąc oczekiwania. Chcę bardzo silnie podkreślić, że i powiedzieć o czymś, co często się przebija w wielu komentarzach, nie tylko na takich portalach społecznościowych, ale często i dziennikarze o tym mówią. Ja bym chciał od razu tutaj sprostować to może, żeby nie było wątpliwości. My doceniamy olbrzymią rolę zarówno Grupy Azoty, jak i prezydenta miasta i miasta Szczecina we współpracy z Pogonią w tym, że dużą część finansowania działalności klubu mamy dzięki umowom zawartym z tymi dwoma podmiotami. Jesteśmy im bardzo głęboko zobowiązani i pewnie ta Pogoń nie mogłaby tak funkcjonować, gdyby nie było tych dwóch podmiotów. To jest oczywiste. Natomiast chcę bardzo silnie podkreślić, że nie ma mowy o tym i nigdy nie było mowy o tym, by czy to Grupa Azoty, czy miasto mogło finansować takie rzeczy jak powołanie, czy kontrakt z panem trenerem, czy jakimkolwiek zawodnikiem. To po prostu jest niezgodne z przepisami i nigdy by tak, do takiej sytuacji nie mogło dojść. To bardzo wyraźnie chcę podkreślić, bo tutaj bardzo wiele tego typu mylnych opinii przewinęło się ostatnio przez te środki publiczne. Ja powiem tylko, że z przyjemnością poinformowałem pana prezydenta i pana prezesa Wardackiego z Grupy Azoty o tym, że będziemy mieli zaszczyt współpracować z panem Maciejem Skorżą, ale ta wiadomość oczywiście spotkała się z dużym uznaniem, ale nie było tu żadnych kwestii finansowych pomiędzy miastem a nami czy panem trenerem. To od razu jakby uprzedzam i proszę, żeby to wyraźnie o tym napisać, bo jest to bardzo ważne z punktu widzenia prawa. Nie trzeba przedstawiać trenera, jest to postać znana w piłce naszej krajowej, doświadczona, utytułowana, ale to, co chcę zaznaczyć, to jest, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę z trenerem, to od elementu, jakim jest i projektu, jakim jest Pogoń Szczecin. Projektu, który zawiera w sobie elementy rozwoju. Jesteśmy klubem, który jest na etapie rozwoju. Jesteśmy klubem, który od czasu reformy jest cały czas w tej górnej ósemce, ale zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy klubem wprowadzającym młodzież do pierwszego zespołu i fundamentem tego wszystkiego jest nasza akademia. I taki projekt wspólnie z trenerem doszliśmy do wniosku, że jest to na tyle ciekawe, że to wpisuje się w pracę trenera. To, co zaczął trener Moskal, to o czym mówił prezes, a niestety musiał przerwać, to tutaj trener Skorża swoim doświadczeniem, swoimi umiejętnościami będzie wspierał tą nasz rozwój i ten plan długofalowy, jaki mamy
w stosunku do naszego klubu, ale przede wszystkim w stosunku do naszego nowego trenera. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za zaufanie, jakim władze klubu obdarzyły mnie. Dla mnie jest to bardzo takie, powiedziałbym, ekscytujące wyzwanie. Bardzo mi się podoba ten projekt pod tytułem Pogoń Szczecin. Bardzo mi się podoba wizja rozwoju klubu przedstawiona mi przez władze klubu. I to nie tylko jeżeli chodzi o powiedzmy pierwszą drużynę, jeżeli chodzi o skład personalny, chociaż muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe nazwiska padły przy naszych rozmowach, ale też jeżeli chodzi o całościowe spojrzenie na klub, czyli na akademię, na wszystkie struktury i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że Pogoń Szczecin jest klubem, który chce się rozwijać, przed którym jest bardzo ciekawa przyszłość i cieszę się, że mogę dołączyć, że mogę swoim doświadczeniem wyniesionym z pracy w poprzednich klubach podzielić się tutaj i zrobić wszystko, żeby klub wspiął się na jeszcze może wyższy szczebelek. Takie jest moje zadanie, taki cel przed sobą stawiam i ze wszystkich sił będę do tego dążył, żeby jak najbardziej pomóc tutaj w rozwoju klubu. Natomiast też dwa słowa chciałbym powiedzieć na temat tej sytuacji, bo ona jest niecodzienna. Sezon trwa, drużyna ma trenera, jest przedstawiany nowy trener. Wszyscy wiemy, że jest to, czym jest to spowodowane. Natomiast chciałbym powiedzieć, że tak jak Maciej tu wspomniał, że bardzo szanuję Kazia Moskala, bardzo szanuję jego pracę. Wiele bardzo dobrych meczów tutaj w Pogoni Szczecin, gdzie widzę bardzo taki ciekawy sposób pracy z zawodnikami, bardzo, bardzo ciekawe rozgrywanie piłki i na pewno na wielu rzeczach będę chciał bazować. Oczywiście patrząc swoim okiem, każdy trener pewne rzeczy będzie chciał zmienić, usprawnić. Natomiast będę bardzo mocno naciskał na odpowiednią atmosferę pracy. Miałem to szczęście pracować w klubach, które odnosiły sukcesy, to i owo udało się zdobyć i chciałbym takim entuzjazmem zarazić tą szatnię, taką wiarą we własne siły, to co jest niezbędne do tego, żeby wygrywać i przede wszystkim utrzymać taki kult pracy. To jest dla mnie bardzo ważne, bo poświęcenie wszystkiego dla drużyny, poświęcenie w czasie meczu, w czasie treningów, to jest coś, co musi obowiązywać i co na pewno będzie dla mnie bardzo istotne. Też nie chciałbym za dużo się rozwodzić tutaj, też ze względu może na to, że sezon ciągle trwa, przed drużyną dwa ważne mecze i na pewno na jakieś oceny, wnioski i tak dalej przyjdzie czas po zakończeniu sezonu. Powiem tak, odchodząc z Lecha Poznań nie planowałem tak długiej przerwy, ale niestety życie pokazało, że moje plany zawodowe musiałem na jakiś czas odłożyć, nie przewidywałem, że to będzie tak długo, ale w moim życiu troszeczkę zmieniły się priorytety i musiałem o tych sprawach zawodowych na jakiś czas zapomnieć. Na szczęście wszystko już się, że tak powiem, na właściwe tory skierowało. Też ten czas bardzo dobrze wykorzystałem, myślę, bo wiele, wiele szkoleń, wiele meczów Ligi Mistrzów, Bundesligi, Ligi Hiszpańskiej, które obejrzałem, to wszystko myślę, że będzie teraz procentowało. Proszę mi wierzyć, że to nie był czas, gdzie tylko siedziałem w domu, ale sporo jeździłem, sporo oglądałem i bardzo, bardzo, nawet w wielu aspektach bym powiedział, że ten czas wykorzystywałem nie tylko jeżeli chodzi o taką czysto merytoryczną wiedzę trenerską, taką boiskową, ale również poszerzałem swoją wiedzę na innych polach, między innymi psychologia sportu. Myślę, że tutaj miałem spore rezerwy i starałem się w tym kierunku też sporo rzeczy zrobić. Także jestem przekonany, że na pierwszym treningu Pogoni Szczecin to będzie lepsza wersja trenera Skorży. Asystentem zostaje Rafał Janas, przyjdzie ze mną też trener przygotowania fizycznego Paolo Terzotti. I to tyle. Za tylu współpracowników, którzy dołączą do mnie, reszta starego sztabu pozostanie i będziemy dalej współpracowali. Trener Piotr Jankowicz i Rafał Wyrta zostają w klubie. Kończy się umowa Maciejowi Musiałowi i w tym momencie ta umowa nie zostanie przedłużona.
Czyli pierwszym zespole, mówimy o pierwszym zespole oczywiście. Trener został przedstawiony, ale trener jest, będzie u nas oficjalnie zatrudniony od momentu, od przygotowań do nowego sezonu. Trener Moskal wypełni swoją umowę, tak jak mówiliśmy, czyli tu nie będzie elementu dwóch trenerów w jednym klubie. Tak? Oczywiście ja będę obserwował mecze jak najbardziej, jest to bardzo ciekawy czas dla mnie, natomiast no, absolutnie nie zamierzam ingerować w pracę Kazia Moskala, nawet mi to do głowy nie przyszło. Natomiast jeżeli chodzi o Tomka Hałotę, można powiedzieć, że dołączyłem na samym końcu tego procesu sprowadzania Tomka do naszego klubu i cieszę się, że będziemy mieli możliwość współpracować. Pamiętam z czasów pracy w poprzednim klubie, jak jeszcze Tomek grał w Śląsku Wrocław, no był wysoko na mojej liście, że tak powiem, ewentualnych zawodników, których chcielibyśmy pozyskać, także cieszę się, że tu w Pogoni będę miał możliwość z nim współpracować. Powiem w ten sposób, uważam Pogoń za bardzo ciekawą drużynę. Jest to drużyna bardzo młoda, która ma też w swoim składzie zawodników, którzy są doświadczeni na arenie międzynarodowej, która ma sporo atutów, jeżeli chodzi o grę ofensywną przede wszystkim, która gra no, ładnie dla oka, można powiedzieć, natomiast na oceny przyjdzie czas po sezonie. No ja mogę powiedzieć, że zrobię wszystko ze swojej strony, żeby kolejne spotkanie z takiej okazji, jak dzisiaj było, jak najpóźniej. Jestem głęboko przekonany, że nie bez kozery podpisywaliśmy tak kontrakt, żeby chcę to wyraźnie powiedzieć, to nie jest kontrakt na rok plus jakaś opcja, tylko na dłuższy okres, a mamy nadzieję, że w ogóle na jeszcze zdecydowanie dłużej. Więc kontrakt jest podpisany na 2 lata plus lata, z opcją na następne lata, jakby za obopólną tutaj zgodą. Nie było takich planów, takich celów postawionych przede mną. Oczywiście, że zaczniemy te rozgrywki z myślą o tym, żeby je wygrać. Nikt nam nie zabroni marzyć i po to myślę, że zawodnicy będą wychodzili na boisko przed każdym meczem, żeby wygrywać każdy kolejny mecz. Natomiast ja powiem w ten sposób, że no, pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć. Myślę, że taki harmonijny proces dochodzenia do tego, żeby klub był stabilny, żeby klub wszedł na to wyższe piętro i nie tylko incydentalnie na jeden sezon, tylko żeby tam został na dłużej. To jest proces, który wymaga pewnych działań długofalowych i myślę, że no ja przynajmniej przystępując do pracy tak chcę tutaj w Pogoni tą swoją pracę planować. Chciałbym, żeby powstała tutaj silna drużyna, która no, będzie w czołówce naszej ligi w każdym sezonie. Rafał Muraski jest na tyle postacią dla nas ważną, doświadczoną, a przy okazji tego projektu, o którym mówimy, czyli wprowadzania młodzieży do zespołu, to jest nieodzowne, żeby ta młodzież miała od kogo te doświadczenie czerpać. Oczywiście również gdzieś na końcu tych rozmów samych rozmawialiśmy o tym z trenerem Skorżą i jak najbardziej się przychylił do tej opinii, w której takie postaci powinny się znajdować w zespole. Także to było konsultowane w jakiś sposób również z trenerem? No, to też na końcu, to była końcówka negocjacji, tak to nazwę, bo to jest projekt, o którym mówiłem wcześniej, o projekt, w którym ta młodzież musi się uczyć od kogoś, a tą osobą nie, bez dyskusji nie jest Rafał Murawski. Także to się po prostu wpisuje w nasz projekt budowania zespołu i tego, w jaki sposób chcemy, żeby ten zespół robił progres z roku na rok. Propozycja z Pogoni nie była jedyną propozycją, jakie przez te miesiące otrzymywałem, ale no, powiem w ten sposób, że chcąc wrócić, no, bardzo mocno zależało mi na tym, żeby wrócić do polskiej piłki, do tego, żeby wrócić do klubu, który ma ambicje grać w europejskich pucharach, bo nie ukrywam,
że dla mnie jako trenera no, ta sól to jest właśnie, to jest gra w europejskich pucharach. To jest to, do czego zawsze będę chciał dążyć. Oczywiście proszę nie traktować tego jako o jakiejś już deklaracji na ten sezon, bo to zobaczymy, jak drużyna będzie wyglądała, jaki będzie skład i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, do tego będę zawsze dążył w każdym klubie bez względu na to, gdzie będę pracował. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, osoba pana prezesa Macieja, Darka Adamczuka, z którym się spotkałem kilkukrotnie i te plany, jakie przede mną zostały, jakie mi zostały przedstawione, no, bardzo mocno mnie skłoniło do tego, żeby no, pogoni nie odmówić, żeby przyjąć tą propozycję i no, jestem przekonany, że jest to bardzo dobra decyzja. Mam nadzieję, że to będzie dobra decyzja dla obydwu stron.